Cześć! Nauczę Ci dzisiaj słówek, które chyba znasz, ale nie wiesz, co znaczą. Nauczysz się ich w MIG, czyli in no time, bo spotykasz się z tymi słówkami w nazwach produktów, w nazwach sklepów, zabawek, jedzenia, niekoniecznie których używasz, ale słyszysz i tak te nazwy w reklamie. One bardzo często coś znaczą. My przyzwyczailiśmy się, że tego jest tyle w sklepach, że często nie zastanawiamy się, co to w ogóle znaczy, a warto, bo świetny sposób na proste przyswojenie dużej ilości słownictwa. Chyba już w ogóle też nie zastanawiamy się nad tym, czy te słówka tłumaczyć, czy warto by było... Nie no, kto by chciał kupować szampon, głowa i ramiona? Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Po jego obejrzeniu będziesz znać tonę nowych słówek. Słówka podzieliłam na kategorie, a pierwsza z nich to jedzenie. Mnóstwo produktów, zwłaszcza słodyczy, i od tej kategorii zaczynamy, kryje w swojej nazwie jakieś znaczenie. Baton Milky Way to droga mleczna. Taka właśnie z gwiazdami i planetami, Milky Way. Inny baton, Lion, tu też uwaga na wymowę, Lion, Anielion? Lion. Jasna sprawa, zwierzak. Kolejny baton, Bounty, kokosowy baton albo kokosowa obfitość, bo Bounty to właśnie plenty of something, a bounty of something, czyli dużo czegoś. Kojarzy nam się, że dużo czegoś dobrego. Rogal, 7 days, czyli 7 dni i słodkie draże, mówimy skittlesy, skittles znaczą tak naprawdę potocznie kręgle. Kolejnych z innych smacznych rzeczy, popcorn, który nie jest nazwą produktu, ale nazwą w ogóle rodzaju żywności. Pop to strzelać, skakać, wyskakiwać, corn to kukurydza, więc mówiąc popcorn już też coś w tym jest. I corn flakes, czyli kukurydziane flakes, płatki, bo możesz też powiedzieć snowflake, to będzie płatek tym razem śniegu. Też coś znaczą. Corn flakes. Jest produkt, który się tak nazywa, ale są też inne rodzaje corn flakesów. I tak mamy cookie crisp, cookie ciasteczka, crisp, crisp i crispy. Oba znaczą świeży, ale tu chyba bardziej chodzi o to, że chrupiący. Jeszcze jedne płatki, Cheerios. Cheer to cieszyć się, radować, rozweselać. Cheerios, no od razu lepszy poranek. A czy w napojach coś się kryje ciekawego? Jasne, mamy Sprite, czyli chochlik, Mountain Dew, górska rosa. Jest Iced Tea, czyli znowu nazwa napoju, ale też nazwa produktu, Iced Tea, mrożona herbata. Z napojów mniej zdrowych mamy Red Bull, czyli czerwonego byka. Z jeszcze mniej zdrowych są Monster, czyli potwór, taki napój, który dodaje energii. I jeszcze jeden taki napój, Tiger, czyli tygrys. Chyba nie trzeba więcej tłumaczyć. Dla zwierzaków też są produkty, które coś kryją. Z wyższej półki mamy gourmet, czyli smakosz, albo taki delikatesowy, wykwintny, smakowity. I pedigree pal, pedigree to rodowód, a pal to kumbel. That's my pal. Zmieniamy kategorię, kosmetyki. Tutaj też jest się czego nauczyć. Mamy Dove, czyli biały gołąbek. Nie taki pigeon z rynku, ale taki gołębek pokojowy. Dove. Jest Axe. Męska seria, czyli topór. Jest też oczywiście stara przyprawa kuchenna, seria biała woda. Jak to brzmi? Old Spice, White Water. No, znacznie lepiej. Czerwona butelka, White Water, chyba najlepiej się sprzedający zapach. Old Spice'a. Starej przyprawy. Wspomniany już na początku szampon Head & Shoulders. Mamy produkty z serii Always, co jest bez sensu, bo przecież one nie są właśnie na Always, tylko na czasem, a nazywają się zawsze. No i jest Velvet. Tu nie ma co się kłócić. Velvet, czyli aksamit. A gdyby pójść do kuchni, czy i tam się czegoś nauczymy tłumacząc nazwy produktów? U niektórych będzie Master Cook,
czyli taki mistrz, pan, władca jakiejś wysokiej rangi, cook, kucharz. U innych będzie whirlpool, czyli wir wodny. Chociaż to chyba bardziej pralka niż kuchenka. Ale w kuchni będzie też fairy, czyli wróżka, która pozmywa i rozprawi się z tłuszczem, a jak fairy nie da rady, to jest jeszcze Mr. Muscle, czyli pan mięśniak, który na pewno sobie z tłuszczem poradzi. A jeszcze, a co robi Pampers? Bo Pampers pieści, bo pamper to właśnie pieścić. Jest jeszcze kategoria zabawki, jak już skręciliśmy w stronę dzieciaków, i tam coś znaczą. Mamy słynny i znany Paw Patrol, czyli okej, patrol, ale jaki? Psi? No nie do końca. Paw to łapa, także u kota, więc mamy patrol łapy, a psi patrol brzmi znacznie lepiej. Tak jak i lepiej brzmi Monster High, czyli high to skrót od high school, liceum dla potworów. Nawet Barbie to Basia. To może nie słówko, które coś znaczy, ale Barbie to short for Barbara. Jak już jesteśmy na lalkach, mamy znane teraz lalki LOL, Laughing Out Loud, LOL i konkretna seria OMG, Oh My God. Jakie są brzydkie. Co kto lubi? I jeszcze dla chłopaków Hot Wheels, czyli gorące kółka. To jeszcze zobaczmy na same nazwy sklepów, już nie produktów. Mamy Reserved, czyli chyba nie zarezerwowany, zaklepany, bardziej chyba taki z dystansem, taki powściągliwy. A Divers to różnorodny, inny, jakiś odmienny, diverse. Mamy też buty New Balance, które wprowadzają i obiecują nową równowagę. Tam coś jest, jakieś 3 punkty styku w stopie. Nie do końca wiem, ale New Balance też ma swoje znaczenie. Jest w ogóle słówko Vogue, które znaczy moda. Można powiedzieć in vogue, coś jest w modzie. Chyba taki magazyn jest, a nie sklep. Vogue. Ze sklepów jest Play, który nie sprzedaje wcale gier ani zabaw, choć to znaczy słówko play, grać, bawić się. Play to telefonia, a inna telefonia to T-Mobile, mobile, czyli przenośna. Nawet jest Virgin Mobile, czyli taka dziewicza, również przenośna. A sklep, który ostatnio otworzył się w Bochni, bo nasza szkoła językowa NCO właśnie w Bochni się mieści, chociaż uczymy także online. W Bochni otworzył się Half Price. Chociaż nawet w nim robiąc zakupy słyszałam z głośników, że witamy w Half Price. Rani to moje uszy. Half ma niemy L. Znaczy pół ceny. At half price można coś kupić za pół ceny. I cały sklep to Half Price. Tu bardziej chyba czepiam się o wymowę tego niemego L, którego tam ma nie być. Tu zapraszam Cię do mojego odcinka o niemych literach. Jest cała seria. Właśnie, gdzie L i innych liter nie wymawiać. Half price, pół ceny. Napisz mi w komentarzu, jeśli są jeszcze jakieś produkty, jeszcze jakieś firmy, sklepy, które pominęłam. Nie chciałam też, żeby ten odcinek trwał 2 godziny, bo myślę, że tyle tego jest na rynku. Ale bardzo chętnie przeczytam i jestem pewna, że inni też. Co jeszcze znaczy coś, czego możemy się nauczyć, z czego możemy skorzystać i potem tego użyć. Zapraszam Cię w ogóle do oglądania filmików na naszym kanale i na nasze kursy do szkoły językowej NCO. Bye!